Anna Franczyk, witam Państwa w obiektywie. Co tam panie w polityce? Szepczą sobie radomszczanie po tym, jak w ciągu jednego tygodnia Jakub Jędrzejczak stracił i odzyskał stanowisko wiceprezesa miejskiej spółki. Szepczą, bo nikt głośno nie komentuje, choć zazwyczaj jak ktoś usłyszy, że kogoś sprawdza CBA, zawsze robi się gorąco. Ale nie tym razem. Dlaczego? Odpowiedzi wśród lokalnych polityków szukała Monika Cisowska. Jakub Jędrzejczak, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego z Platformy Obywatelskiej, wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku do czerwca 2010 roku, również właściciel prywatnej firmy. I łączenie przez rok tych dwóch ostatnich funkcji wzięło pod lupę Centralne Biuro Antykorupcyjne, które dopatrzyło się naruszenia przepisu ustawy antykorupcyjnej i w czerwcu zażądało odwołania Jędrzejczaka ze stanowiska wiceprezesa. Problem polega na tym, że ja nie naruszam tego przepisu. Nie naruszam go od roku. Także są tutaj rozbieżności przede wszystkim pod względem interpretacji, brak definicji gminnej osoby prawnej. W związku z powyższym myślę, że to jest problem natury prawnej do rozstrzygnięcia przez prawników i taką też drogę, z tego co wiem, wybrała Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza PGK w tej sprawie długo zebrać się nie mogła. Był czas urlopowy, a skład Rady jest pięcioosobowy. Ponadto czekano na trzy opinie prawne. Udało się. Wszyscy zebrali się późnym popołudniem 11 lipca. Jeżeli chodzi o kwestię odwołania pana Jędrzejczaka z funkcji wiceprezesa, to został złożony przez niego wniosek, w którym prosił o takie odwołanie i Rada jednomyślnie odwołała pana Jędrzejczaka z funkcji wiceprezesa spółki. I tu zaskoczenie, bo początkowo chyba nikt się nie spodziewał, że trzej prawnicy stwierdzą, chyba lepiej odwołać Jędrzejczaka. A sam zainteresowany kilka dni przed posiedzeniem Rady sam zwróci się o odwołanie ze stanowiska. Jako członek zarządu muszę myśleć o interesie spółki. Interes spółki wymaga w tym momencie przecięcia dyskusji, dywagacji prawnych odnośnie sytuacji, w jakiej się znalazłem i taki krok pozwala spokojnie pracować dalej. Gdyby Jędrzejczak sam nie chciał odejść, to jego kwestią musiałby się zająć sejmik województwa, w którym zasiada. Po odwołaniu nic się w praktyce nie zmieniło. Gabinet został ten sam i obowiązki też. Tylko wynagrodzenie owiane było tajemnicą. Zaproponowałem mu stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych. Na czas nieokreślony, z tym, że no, zaangażowanie myślę będzie takie samo jak przy pełnieniu obowiązku wiceprezesa. Pracuję, prowadzę cały czas te same zadania, które do tej pory prowadziłem. Natomiast z zarządu zostałem w dniu wczorajszym odwołany. Zastępca dyrektora z obowiązkami i gabinetem wiceprezesa. Coś w spółce było nie tak i coś wisiało w powietrzu, bo przecież wakat w zarządzie był wolny. I z punktu widzenia interesu spółki jest jak najbardziej zasadne uzupełnienie tego wakatu w możliwie krótkim terminie. Minęły trzy dni i Rada zebrała się ponownie. Tym razem jej decyzja była tak istotna, że w miejskim urzędzie postanowiono zwołać konferencję prasową. Właściciel spółki, czyli prezydent miasta, po dokładnej analizie, zwłaszcza prawnej, po rozmowach z przewodniczącym Rady Nadzorczej, biorąc uwagę również inne personalia, zarekomendowałam pana Jakuba Jędrzejczaka, aby został ponownie wiceprezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Wzięliśmy także pod uwagę fakt, iż pomiędzy firmą pana Jędrzejczaka a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w okresie, kiedy pan Jędrzejczak pełnił funkcję wiceprezesa, nie było żadnych operacji gospodarczych, zgodnie z którymi PGK spółka z o.o. zakupywałaby cokolwiek w firmie pana Jędrzejczaka. I tak Jędrzejczak był zastępcą dyrektora trzy dni. Wrócił na swoje stanowisko za wcześniejsze odwołanie i nie chciał odprawy. Czy zamieszanie było potrzebne? Zdaniem przewodniczącego Miejskiej Komisji Gospodarki Komunalnej nie. Pan Jędrzejczak co roku składał oświadczenie majątkowe i w tym oświadczeniu majątkowym mówił, że jest prowadzić działalność gospodarczą, więc służby pani prezydent przy weryfikacji tego powinny zareagować i poinformować pana Jędrzejczaka o tym, że powinien taką działalność albo zawiesić, albo zakończyć, ewentualnie zrezygnować z funkcji wiceprezesa. A co na temat wykorzystania luki w przepisach do powiedzenia ma Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wywołało Jędrzejczaka do tablicy?
Kierowanie wniosku o odwołanie ze stanowiska wyczerpało w tym przypadku przewidziane prawem możliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec osób pełniących funkcję publiczną. Centralne Biuro Antykorupcyjne w tym wypadku nie chce oceniać postępowania zarządu spółki. CBA prześwietlało Jędrzejczaka od 30 maja do 7 czerwca. Dlaczego? Pojawiają się różne insynuacje związane z Jackiem Zacharewiczem, posłem Platformy Obywatelskiej. Z Jakubem Jędrzejczakiem łączy go polityka i spory elektorat. Sugestie na temat postrzegania swojego partyjnego kolegi w kontekście zagrożenia stanowczo odpiera. Generalnie ja mówię, jest sugerowane, że jakobym ja miał na kogoś denuncjować, nigdy na nikogo nie denuncjowałem. Szczerze powiem, nawet nie wiem, gdzie to Centralne Biuro Antykorupcyjne ma siedzibę i mnie to nie interesuje. Sprawa Jędrzejczaka ma jeszcze drugie dno. Platforma Obywatelska jest w koalicji w mieście i w powiecie, razem z Prawem i Sprawiedliwością oraz Razem dla Radomska. A ta koalicja jest w opozycji do prezydent miasta, które jest właścicielem miejskich spółek. Może więc dlatego tym razem szybkie kadrowe ruchy i długie czekanie na opinie prawnicze nie są wszem i wobec komentowane. Powiem uczciwie, że prawie w ogóle nie znam tematu. To jest w kompetencjach pani prezydent. Myślę, że dobrze przemyślała wspólnie ze swoimi prawnikami, jak wybrnąć z tego trudnego tematu. Myślę, że organ, usuwając te nieprawidłowości, postąpił jak postąpił i nie widzę tutaj nic zdrożnego. Z jednej strony jest to wykorzystanie luki w przepisach, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to pokazuje, że pan Jakub Jędrzejczak jest fachowcem, który w PGK-u się przydaje i pani prezydent Śląska nie ma innego fachowca, którego mogłaby zatrudnić. Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby Jakub Jędrzejczak należał do ugrupowania Anny Milczanowskiej, to za taki obrót sprawy jej przeciwnicy nie pozostawiliby na niej suchej nitki. A tak okazało się, że CBA jest jak strach, który ma tylko wielkie oczy. A teraz przenosimy się do Częstochowy, gdzie Martyna Pościg sprawdzała,